Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wrap-up, czyli czytelnicze podsumowanie minionego miesiąca. Był to marzec. Marzec był dla mnie dobry pod kątem czytelniczym, bo przeczytałam aż 17 książek, to jest więcej niż zazwyczaj udaje mi się przeczytać. Tak się stało, bo jak zwykle czytałam w różnorodnej formie, trochę czytałam w formie fizycznej, trochę czytałam e-booków, słuchałam też trochę audiobooków i muszę tutaj na samym początku zaznaczyć, że dwie spośród tych 17 książek skończyłam kolejne 1 i 2 kwietnia, ale tak się składa, że nagrywałam z czytania vloga, więc postanowiłam i tak o tych książkach tutaj opowiedzieć, bo już nie ma co tego przedłużać. Pod kątem gatunkowym było dosyć różnorodnie, bo przeczytałam aż 4 pozycje z literatury faktu, 3 fantastyki, 1 literaturę dziecięcą, 2 kryminało, thrillery, 1 powieść graficzną, 1 klasyk literatury, 1 horror, taki dosyć nieoczywisty, 2 książki z literatury pięknej ukośnik obyczajowej, 1 melodramat z wątkiem science fiction i 1 książkę sci-fi. Więc jestem zadowolona, że było różnorodnie. Trochę literatury pięknej było mało, ale postaram się już w kwietniu to nadrobić. Pod kątem jakościowym było tak jak zawsze, to znaczy trochę książek mi się spodobało, trochę mi nie rozczarowało, a najwięcej było książek średnich. Więc już chyba nie ma co przedłużać i od razu przejdę do opowiadania Wam o poszczególnych pozycjach. Zaczynam od książek najlepszych, bo najlepszą książką było Wszystko za Everest Johna Krakauera, czyli 5-gwiazdkowa pozycja z literatury faktu, klasyka literatury górskiej i moje drugie spotkanie z tym autorem, bo wcześniej zachwyciłam się bardzo książką Wszystko za życie, o czym wspomniałam tutaj już wielokrotnie. Wszystko za Everest to jest taka książka, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim, nie tylko osobom, które się wspinaczką wysokogórską interesują, bo ja przed lekturą Wszystko za Everest się wspinaczką wysokogórską nie interesowałam, a teraz już się interesuję, jak się okazało. Tutaj John Krakauer opowiada o tragicznych wydarzeniach z roku 1996, gdy brał udział jako dziennikarz w takiej wyprawie komercyjnej na szczyt Everestu, która skończyła się właśnie tragicznie, ponieważ ich tam zaskoczyła burza, z tego co pamiętam. No i wielu członków z tej grupy, z tej załogi zmarło, a wielu do dziś zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przewodnikiem tej wyprawy była taka bardzo znana osobistość w tamtym środowisku, czyli Rob Hall. No i tutaj skupiamy się na tych wydarzeniach, ale oprócz tego John Krakauer proponuje też coś więcej, ponieważ stawia przed czytelnikiem takie pytania, na przykład dotyczące tego, dlaczego niektórzy ludzie decydują się na wspinaczkę wysokogórską, ponieważ wiąże się to z ogromnym ryzykiem, jest to naprawdę niezwykle trudne, a niektórzy są owładnięci wręcz taką obsesją. Oprócz tego John Krakauer zastanawia się też, czy w ogóle wszyscy powinni móc wspinać się na Everest i brać udział właśnie w tych wyprawach komercyjnych, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z własnych słabości, no i tym samym narażają grupę, innych członków grupy, którzy mogą przypłacić to nawet życiem. Bardzo ciekawa pozycja, mnóstwo szczegółów, mnóstwo merytorycznych informacji, a jednocześnie jest to podane w jakiś taki przyjemny sposób, że czytelnik to bez problemu wszystko może wchłonąć. Bardzo mi się podobało, serdecznie polecam, to jest pozycja 5-gwiazdkowa. Kolejna 5-gwiazdkowa pozycja marca to Łuk Triumfalny Remarka. Moje drugie spotkanie z Remarkiem po Na Zachodzie Bez Zmian, które było zupełnie inną lekturą. I to jest książka, która naprawdę bardzo mnie zachwyciła, ale tutaj muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę od razu z tego, że to jest książka nie dla wszystkich. I to jest jeden z tych klasyków, który naprawdę wszystkim się nie spodoba. Trochę taki klasyk jak Wichrowe Wzgórza, które mogą wielu osobom się spodobać, wiele osób zachwycić, a wiele osób do klasyki w ogóle zniechęcić. Łuk Triumfalny to powieść bardzo specyficzna. Fabularnie opowiada o niemieckim emigrancie, który pomieszkuje w Paryżu. Tutaj wydarzenia mają miejsce na krótko przed wybuchem II wojny światowej. No i nasz główny bohaterek nazywa się Ravik. Nigdy nie wiem, jak się czyta to nazwisko, chyba Ravik bardziej. No i właśnie on pomieszkuje w Paryżu, gdzie pracuje w klinice, bo jest lekarzem i tam nielegalnie wykonuje operacje. Nielegalnie, bo on nie ma papierów, nie ma dokumentów. Ravik zresztą to jest nazwisko fałszywe, to nie jest jego prawdziwe nazwisko. No i on wdaje się tam w romans z pewną bohaterką, z Joanną, która jest postacią z ogromnymi problemami. Zresztą tak jak Ravik, bo Ravik jest bohaterem bardzo, bardzo interesującym.
relaksujący, ale jest to bohater, który zmaga się z demonami przeszłości. Powiedziałabym, że na takim poziomie nieuświadomionym, bo na tym poziomie świadomym on próbuje topić smutki w alkoholu bardzo często, którym bohaterowie się tutaj bardzo często raczą. I to jest naprawdę bardzo powolna książka, która skupia się na tych przeżyciach wewnętrznych bohaterów. I tutaj zależy od preferencji czytelniczych poszczególnych osób, czy Wam się ta książka spodoba, czy nie. Mnie się osobiście bardzo ta książka spodobała. Jest niezwykle powolna, ale jest napisana w taki niezwykle oryginalny i piękny sposób. Tutaj naprawdę każde zdanie jest napisane z taką finezją, powiedziałabym. Do niektórych zdań wracałam sobie nawet kilka razy i tę książkę czytałam też powoli dosyć, ale naprawdę byłam aż taka zahipnotyzowana tą lekturą. Bardzo mi się podobała, chociaż są tutaj też takie elementy, które mogły być poprowadzone moim zdaniem trochę inaczej i trochę na korzyść tej lektury, na przykład rozłożenie akcentów, bo jest tutaj dużo o romansie pomiędzy Rafikiem właśnie i Joanną, a Joanna to jest taka bohaterka, która raczej pozytywny uczuć w czytelniku nie wzbudza, przynajmniej we mnie nie wzbudziła. Natomiast ja rozumiem, dlaczego ta bohaterka jest taka specyficzna i bardzo podobało mi się zakończenie tutaj. Łuk triumfalny naprawdę ma bardzo takie doniosłe i jednocześnie takie głębokie zakończenie. Strasznie mi się podobało i naprawdę zostawiło mnie z wieloma przemyśleniami. I jeszcze chciałabym dodać, bo zapomniałam powiedzieć, że ta książka również odznacza się takim bardzo wyrazistym klimatem. Wręcz mam takie wrażenie, że ten klimat przypomina taki film noir, bo mamy tutaj taką bardzo mroczną atmosferę, a jednocześnie jako czytelnik jesteśmy w stanie poczuć dym papierosowy albo poczuć zapach wódki. To jest wszystko tak bardzo wyraźnie nakreślone. Tutaj też tego życia codziennego, życia nocnego jest bardzo dużo. Mnie osobiście ta książka się naprawdę bardzo spodobała. To nie będzie mój ulubieniec taki jak na przykład Hrabia Monte Cristo, bo to jest książka, która na przykład mnie całkowicie zachwyciła. Ja wiem, że to są zupełnie inne książki, ale pod niektórymi kątami są do siebie podobne, ponieważ jest tutaj również motyw zemsty. Jest tutaj taki wątek związany z konfrontacją z własnym prześladowcą i właśnie z zemstą. I to jest również bardzo ciekawe i wydaje mi się wręcz, że to jest chyba najlepszy wątek w tej książce. Mówię chyba trochę chaotycznie o tym Łuku Triumfalnym. Na pewno bardziej szczegółowo opowiadam o tej książce w vlogu, który się pojawił, więc jeżeli jesteście ciekawi, to Was tam odsyłam. Ja osobiście Łuk Triumfalny bardzo serdecznie polecam, ale uprzedzam, to na pewno nie jest książka uniwersalna dla wszystkich, to nie jest książka, która wszystkich zachwyci. Mnie się bardzo podobała i dlatego oceniłam tę książkę na 5 gwiazdek. Pollyanna Eleanor Porter to jest klasyka literatury dziecięcej, książka, która gdzieś tam ciągle stoi obok Ani z Zielonego Wzgórza, nie bez powodu, bo one gdzieś tam były wydawane w podobnym okresie, no i mają podobną główną bohaterkę, to znaczy tutaj bohaterką jest dziewczynka Pollyanna, która zostaje sierotą. Jej ojciec, z którym była bardzo mocno związana, umiera i ona trafia pod opiekę do ciotki, która jest osobą bardzo surową i przestrzegającą zasad. Pollyanna na szczęście potrafi sobie poradzić w tej bardzo trudnej sytuacji dla takiego dziecka, ponieważ jej ojciec nauczył jej gry w zadowolenie i ta gra mniej więcej polega na tym, żeby w każdej sytuacji dostrzegać pozytywy, tak w dużym skrócie. I to jest naprawdę bardzo urocze. Pierwsza część tej książki, czyli tak do połowy, podobało mi się bardzo mocno i strasznie, strasznie dobrze mi się to czytało. Czytałam z uśmiechem na twarzy. Pollyanna była przeurocza i naprawdę wydaje mi się, że tutaj bardzo wartościowa jest ta książka dla młodego czytelnika. Druga połowa podobała mi się nieco mniej, bo samo zakończenie mi się nie do końca podobało. Wydaje mi się, że tam bardziej skupiliśmy się na problemach i na życiu dorosłych niż na samej Pollyannie. No i trochę szkoda. To znaczy ja wiem, dlaczego tak było. Ja wiem, że my patrzymy na ten świat dorosłych oczami Pollyanny, ale mimo wszystko chyba wolałabym trochę inne zakończenie. Wydaje mi się też, że to zakończenie może być krzywdzące dla na przykład niektórych dzieci, które są w podobnej sytuacji, co znalazła się Pollyanna. Nie będę Wam tutaj oczywiście spoilerować, ale może to być też taka interpretacja moja na wyrost. Biorę to oczywiście pod uwagę. Mimo wszystko książkę bardzo doceniam. Poleciłabym ją młodemu czytelnikowi. Może z komentarzem, bo jest tutaj dużo wtrąceń na temat nawracania biednych pogan i tutaj bym to wytłumaczyła młodszemu czytelnikowi, któremu bym tę książkę polecała, ale mimo wszystko uważam, że jak najbardziej warto przeczytać. Jest urocza, jest wartościowa i jest naprawdę taka bardzo ciepła, więc
ode mnie polecenie. Przeczytałam też Marsjanina, o którym opowiadałam na vlogu czytelniczym. Marsjanin to książka Andy Weira, science fiction. Jest to książka, która opowiada o Marku, czyli kosmonaucie, mężczyźnie, który zostaje na Marsie, ponieważ załoga, z którą tam był, uznaje, że on nie żyje. On tam dostał w głowę, z tego co pamiętam, jakimiś szczątkami anteny i parametry biologiczne w jego kombinezonie właśnie podpowiedziały załodze, że mężczyzna jest martwy. Więc jest to naprawdę bardzo interesujące i mamy tutaj właśnie żywot tego człowieka na Marsie. Jego próbę przetrwania w tak bardzo trudnych warunkach, ponieważ on ma małe szanse na ratunek, jednocześnie zapasów żywności też ma bardzo mało i musi sobie jakoś poradzić, więc wymyśla jakieś takie sposoby, jak na przykład sadzenie ziemniaków i tak dalej. I to jest wszystko naprawdę niezwykle interesujące. Jest tutaj też dużo takich szczegółów technicznych, różnych sprzętów, no i mam wrażenie, że to wszystko jest naprawdę bardzo dobrze dopracowane. Ja się tutaj nie mam do czego przyczepić, ja się też na tym nie znam za bardzo i to może dlatego. No ale tak szczerze wydaje mi się, że naprawdę jest to napisane z pomysłem i jest to dopracowane, jeżeli chodzi o taki research. Czego mi tutaj zabrakło, to takiego pogłębionego obrazu stanu psychologicznego tego człowieka, bo on jednak jest w takiej sytuacji dramatycznej, a tego dramatu tutaj zasadniczo nie ma. Ja już mówiłam o tym na vlogu, wolałabym, żeby zamiast tego humoru, którego jest tutaj naprawdę bardzo dużo, było trochę więcej tej głębi, wtedy bardziej bym tę książkę doceniła, wtedy ona bardziej pasowałaby się w moje gusta. Mimo wszystko nie żałuję, że przeczytałam, bo to była naprawdę bardzo interesująca lektura. Zresztą ona się dobrze uzupełnia z filmem, który powstał na podstawie tej książki, czyli z Marsjaninem, w reżyserii Ridleya Scotta z Mattem Damonem w roli głównej. Bardzo fajna książka, którą przeczytałam w marcu, jedna z najlepszych, to taka książka, która wzięła mnie z zaskoczenia, Niespokojni ludzie Bachmana. Jest to książka nazywana komedią, książką awanturniczą, literaturą piękną, obyczajową. Trudno bardzo zaklasyfikować tę książkę gdziekolwiek, bo ona się wymyka właśnie takiej prostej klasyfikacji. Jest niezwykle przewrotna. Fabularnie rozpoczyna się od porwania osób, które oglądają pewną nieruchomość. I to jest tak naprawdę wstęp do historii, gdzie mamy całą paletę barw, gdzie mamy całą paletę różnorodnych postaci, bardzo charyzmatycznych i bardzo różnych, które nawiązują bardzo ciekawe relacje. I tak na przykład mamy tam złośliwą multimilionerkę, mamy związek dwóch kobiet, które prowadzą bardzo takie burzliwe rozmowy ze sobą, mamy tam zgorzkniałe małżeństwo, czy mężczyznę w przebraniu królika. I to jest wszystko naprawdę tak oryginalne, zabawne, w taki niewywyższony sposób, w sposób, który mi naprawdę bardzo odpowiada, a jednocześnie jest to wszystko bardzo takie ważne, bo porusza też ważne tematy dotyczące na przykład pewnych nierówności społecznych. Jest to książka napisana z takim ogromnym ciepłem i to mi się bardzo w tej książce podobało. I to jest też taki ciekawy przypadek, bo ja tę książkę słuchałam w formie audiobooka i pół godziny wcześniej śmiałam się na głos, a za pół godziny miałam łzy w oczach i byłam autentycznie wzruszona. I to wzruszenie nie wynikało z jakiegoś takiego emanowania sentymentalizmem czy ckliwością, tylko z takiej po prostu z takiego ciepła ludzkiego. Bardzo fajna pozycja, serdecznie polecam, zachęciła mnie do tego, żeby sięgać po więcej książek tego autora. Przeczytałam też Dwór Mgieł i Furii Sary J. Maas, czyli drugi tom Dworów, czyli takiej serii fantastycznej dla osób dorosłych, która część pierwsza była luźną reinterpretacją Pięknej Bestii. Część pierwszą czytałam jakiś czas temu, podobała mi się średnio. Część druga była mi o wiele bardziej polecana i faktycznie bardziej mi się podobała. Jest tutaj ciekawszy główny bohater przede wszystkim, czyli Rys. Feyra, czyli główna bohaterka, się tutaj rozwija, widać, że ona ewoluuje, że trochę się zmienia, ale jednocześnie, że wydarzenia tragiczne z pierwszego tomu miały wpływ na jej charakter, na rozwój jej charakteru. To mi się bardzo podobało. To jest książka dla mnie bardzo rozrywkowa. Uważam, że ta książka jest samoświadoma, ona nie aspiruje do tego, żeby być czymś więcej, ona raczej nie aspiruje do tego, żeby być jakimś high fantasy. Tutaj jest tej fantastyki sporo, to wszystko się rozgrywa w świecie fantastycznym. On jest ciekawy, ale nie jest jakoś bardzo rozbudowany. Jednak skupiamy się tutaj na tych postaciach i na wątkach romantycznych. Wątków romantycznych tutaj jest naprawdę dużo i jest tutaj sporo erotyki, która miejscami bywa cringe'owa i dziwna i faktycznie
mogłaby być lepiej napisana, tak uważam. Mimo wszystko czytałam tę książkę z zainteresowaniem, była to dla mnie dobra rozrywka, bawiłam się fajnie, zakończenie mi się podobało, ten cliffhanger na samym końcu sprawił, że mam ochotę przeczytać kolejny tom, więc chyba to zrobię. Nic więcej nie mam do dodania zasadniczo o tej książce. Jeżeli szukacie takiej niezobowiązującej rozrywki, która rozgrywa się właśnie w świecie fantastycznym, to Dwór Mgieł i Furii i część pierwsza, czyli Dwór Cierni i Róż, mogą Wam się spodobać. Przeczytałam też Żonę podróżnika w czasie od Rainy Feneger, o której opowiadałam na pewno w tym vlogu bardziej szczegółowo, więc tutaj bardzo krótko. To jest melodramat, moje drugie podejście do tej książki, to znaczy moje powtórne czytanie, bo czytałam tę książkę już jakiś czas temu i pamiętam, że bardzo mi się wtedy podobała. Żywię do tej historii ogromny sentyment, bo również jestem fanką filmu Zaklęci w czasie. To jest melodramat z twistem, ponieważ tutaj główny bohater, czyli Henry, ma taką umiejętność, a właściwie takie schorzenie genetyczne, że spontanicznie podróżuje w czasie. No i tutaj to jest naprawdę bardzo interesujące, ponieważ on podczas takiej podróży w czasie się zakochuje, a właściwie nie do końca, ponieważ on poznaje swoją żonę, swoją partnerkę, swoją przyszłą żonę, gdy ona ma 6 lat. Ona natomiast go poznaje, gdy on jest już po 40. Natomiast Henry poznaje Claire, czyli główną partnerkę, gdy ona ma lat 20. Ja wiem, że to może być teraz skomplikowane, jak to powiedziałam, w taki dosyć chaotyczny sposób, ale jest to naprawdę interesujące i fajnie poprowadzone. To nie jest sci-fi, więc tutaj za bardzo tym podróżom w czasie przyglądać się pod lupą nie można, żeby się nie czepiać. Tutaj się skupiamy na tym romansie i na tym, że podróże w czasie dla tych bohaterów są naprawdę bardzo dużym wyzwaniem i odbijają się też na ich związku. Moim zdaniem jest to książka naprawdę przyjemna, książka z takim bardzo ciekawym romansem, książka z ciekawym głównym bohaterem, ponieważ Henry jest naprawdę taki intrygujący. Claire moim zdaniem mogła być trochę lepiej dopracowana. Mimo wszystko czytałam tę książkę z taką ogromną frajdą. Fajnie było wrócić do tej pozycji. Wydaje mi się, że ona się trochę zestarzała, dialogi mogłyby być odrobinę bardziej naturalne, ale ja nie mam wielkich zarzutów do tej książki, tak jak mówiłam, patrzę na nią raczej bezkrytycznie, podoba mi się ta historia, wydaje mi się, że jest poprowadzona w interesujący sposób. Bardzo podobało mi się zakończenie i serdecznie Wam tę książkę polecam, jeżeli szukacie jakiegoś melodramatu na takie odstresowanie. Przeczytałam też w marcu kolejny tom opowiadań wiedźmińskich, czyli Miecz Przeznaczenia Andrzeja Sapkowskiego. Jest to oczywiście fantastyka, na pewno sagę wiedźmińską kojarzycie. Drugi tom opowiadań podobał mi się praktycznie tak samo jak tom pierwszy, czyli Ostatnie życzenie. No i przesłuchałam trochę tutaj tych opowiadań w formie słuchowiska, a trochę właśnie czytałam w formie fizycznej. I powiem Wam szczerze, że te opowiadania się słucha doskonale. Słuchowisko jest perfekcyjnie zrealizowane i naprawdę czuć tam ten klimat. I tak się zastanawiam, że chyba kolejne tomy będę właśnie przesłuchiwać w formie słuchowiska, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, strasznie mi się dobrze słuchało tego. Tam mamy podział na role, różni lektorzy i lektorki czytają poszczególne role, oprócz tego jest tam narrator i są tam takie dźwięki spoza, które podbudowują klimat, na przykład brzęk, słowo, mieczy, brzęk mieczy, szum wiatru, różne takie po prostu dźwięki, które podbudowują klimat i naprawdę można się świetnie bawić podczas tego słuchowiska. Serdecznie polecam. Są tutaj opowiadania, które podobały mi się mniej i bardziej. Chyba te opowiadanie na samym początku podobało mi się bardzo, te smoki, ze smokiem, one się nazywało Granica możliwości. Później te opowiadania dopiero na samym końcu znowu mi się bardziej zaczęły podobać. Mam taki problem trochę z tym humorem, który tutaj jest, bo nie zawsze on do mnie trafia, zwłaszcza jak ten humor dotyczy seksualizacji kobiet w wykonaniu Jaskra. To trochę mnie odrzuca, ale rozumiem, że Jaskier jest też taką charyzmatyczną postacią. Yennefer mi się podoba, chociaż nie zawsze ją lubię. Geralt mi się podoba, chociaż też go nie zawsze lubię i ogólnie bawiłam się na tej książce bardzo dobrze. Jak zmienił się trochę kadr, to przepraszam, rozładował mi się telefon i musiałam na chwilę przerwać nagrywanie. Kolejna książka, którą przeczytałam, to Legenda o popiołach i wrzasku Anny Bartłomiejczyk i Marty Gajewskiej, czyli bestsellerek. Pojawił się na moim kanale vlog z czytania tej książki, bardzo szczegółowo tam opowiadam o moich wrażeniach, więc jeżeli jesteście ciekawi, to Was tam odsyłam. Tutaj powiem może w takim bardzo dużym skrócie. To jest fantastyka, raczej dla osób dorosłych, ze względu na pewną scenę na samym końcu, która jest dosyć brutalna. Natomiast w
wcześniej. Wydaje mi się, że ta fantastyka mogłaby być zaliczana do fantastyki dla młodzieży, ponieważ jest dosyć prosta. Świat jest skomplikowany, ale historia jest prosta, tak bym powiedziała. Jeżeli chodzi o ten zarys fabularny, mamy tutaj północ i południe. Na północy poznajemy Antoinette, czyli dziewczynę, która dostaje awans w pracy spokojowej, staje się osobistą ochmistrzynią arcyksięcia Fiona. Jedzie z nim do pałacu zimowego, gdzie okazuje się, że ma pewne zdolności, o których wcześniej nie miała pojęcia. Natomiast na południu poznajemy dwie księżniczki, Reinę oraz Rose, które uciekają, ponieważ ich ojciec, król, zostaje zamordowany. Więc mamy tutaj dużo akcji, smoki, magię, dzieje się bardzo dużo i uważam, że ta książka ma bardzo duży potencjał, natomiast realizacja nie do końca mi się podobała, sama książka nie była dla mnie rozrywkowa, wręcz przeciwnie, czytanie trochę mnie zmęczyło i raczej nie mam ochoty czytać kolejnych tomów, bo to jest tom pierwszy, wiem, że tych tomów ma być trochę. To nie są po prostu moje klimaty, ja lubię fantastykę, ale ta mi osobiście nie podeszła. Wątek Antoinette mnie wynudził, wątek Reiny i Rose był dla mnie za płaski, natomiast mam wrażenie, że ta historia potencjał ma. Przeczytałam też Pod kluczem, czyli kryminał Ruth Ware, moje kolejne spotkanie z tą autorką. Czytałam wcześniej Śmierć pani Westaway, które mnie wynudziło. Pod kluczem ma ciekawszą fabułę, ponieważ akcja rozpoczyna się, kiedy widzimy, że pewna kobieta, która przebywa w więzieniu, zwraca się listownie do prawnika, którego prosi o pomoc zawodową, gdyż została ona oskarżona o zamordowanie dziecka, którym się wcześniej opiekowała, bo ona pracowała jako niania zawodowo w domu pewnej bogatej rodziny. Więc zaczyna się to bardzo ciekawie i od początku gdzieś tam ta historia wciąga czytelnika, natomiast później jest coraz gorzej, bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie poprawny kryminał, który nie oferuje nic nowego, nic oryginalnego. Zakończenie jest poprawne, ale nie jest jakieś takie bardzo satysfakcjonujące, powiedziałabym, że jest to dosyć banalne. No i ogólnie ten klimat można przeczytać, dobrze się czyta przez tam kilka godzin, ale na pewno w pamięci nie zostaje. Ja już szczerze mówiąc nie do końca pamiętam, o czym to było, więc to chyba źle świadczy o tej książce. Mimo wszystko nie uważam, żeby była ona jakaś tragiczna. Kolejna książka, którą przeczytałam, to Za zamkniętymi drzwiami. Riley Sager jest autorem. To jest moja druga książka tego autora, gdyż czytałam wcześniej Wróć przed zmrokiem, które mi się bardzo podobało. Natomiast książka Za zamkniętymi drzwiami mi się naprawdę nie podobała. Nie mogę Wam jej tutaj polecić, bo była strasznie mało oryginalna, napisana bez polotu. Bardzo mnie zawiodła i rozczarowała i wręcz podczas lektury miałam takie wrażenie, że to naprawdę się trzeba postarać, żeby będąc bestsellerowym autorem napisać coś tak mało oryginalnego. Nawet nie chce mi się tutaj, szczerze mówiąc, powtarzać Wam, o czym jest ta książka, bo fabuła jest tak prosta, że zakończenie i w ogóle rozwój wydarzeń można przewidzieć od 10 strony, zakończenie już od 100 strony jest oczywiste i ta książka ani przez moment nie wykazuje się żadną błyskotliwością, oryginalnością, jakąś przewrotnością, nie oferuje zupełnie nic ta historia i moim zdaniem ona nawet nie jest wciągająca ani klimatyczna na tyle, że czytanie jest jakieś rozrywkowe, więc ja osobiście Wam tej książki niestety nie polecam i jestem pewna, że ta książka znajdzie się w rankingu najgorszych książek roku 2021. Z literatury faktu przeczytałam jeszcze 3 pozycje. Na początek Historie osobiste. Jest to moje drugie spotkanie z Karoliną Sulej. Czytałam jej książkę Rzeczy osobiste w zeszłym roku i bardzo mi się Rzeczy osobiste spodobały, ponieważ jest to takie bardzo oryginalne podejście do tematu, który, no nie chcę powiedzieć, że jest już przewałkowany, bo to jest bardzo ważny temat, ale wielokrotnie podejmowane są jakieś próby przedstawienia tego tematu i często są one nieudane, natomiast Karolina Sulej w Rzeczach osobistych powiedziała coś nowego o Holokauście. I bardzo mi się ta książka podobała, natomiast jej druga książka, Historie osobiste, spodobała mi się mniej, gdyż uważam, że ona nie do końca stanowi jej samodzielny byt, raczej jest uzupełnieniem do tamtej książki. Mimo wszystko te historie były tam interesujące, szczególnie zapadła mi w pamięć historia pewnej kobiety, która miała amputowaną nogę. No i z tych historii wyłania się znowu taki wniosek, który wyłaniał się również z Rzeczy osobistych, że nawet w tych najtrudniejszych warunkach, nawet w warunkach zagłady, człowiek ma jakąś codzienność i musi w tej codzienności jakoś się odnaleźć. I dla niektórych osób w jakimś stopniu dbanie, przynajmniej na takim podstawowym poziomie, o własny wygląd,
było jakimś sposobem na dbanie, na zachowanie własnej godności i motywatorem do tego, żeby po prostu mieć siłę na to, by przeżyć. Bardzo ciekawe jest to przesłanie i uważam, że te książki Karoliny Sulej warto poznać, ale bardziej rekomenduję zdecydowanie rzeczy osobiste. Przeczytałam też Wyspę Potępionych Stacy Horn, czyli mroczną historię, prawdziwą historię wyspy Blackwell, czyli wyspy w Nowym Jorku, gdzie kiedyś funkcjonowała placówka psychiatryczna i przytułek dla bezdomnych, gdzie również zsyłano kryminalistów. No i Stacy Horn opisuje skandaliczne warunki, jakie panowały tam, jak traktowano pacjentów psychiatrycznych, których torturowano, terroryzowano, duszono, trzymano w klatkach. No nie wspominając już o tym, że nie dbano tam o żadne leczenie, o żadną terapię, o podstawową higienę czy o jakieś prawidłowe racje żywnościowe. Wstrząsająca, bardzo szczegółowa pozycja, raczej dla osób zainteresowanych tematem, ale naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Czytałam ją wolno, dawkowałam sobie te informacje, bo to nie była łatwa lektura. Mimo wszystko mogę polecić. Przeczytałam też zbiór eseji Agnieszki Graf Świat bez kobiet. Bardzo mi się te eseje podobały, były interesujące, opowiadały o feminizmie, o kobiecości, o roli kobiety w Polsce, o byciu kobietą w Polsce w perspektywie politycznej, o naciskach różnych grup politycznych i nie tylko politycznych na przestrzeni lat. Bardzo inteligentną osobą jest pani Agnieszka, ona ma bardzo duże zaplecze merytoryczne, więc te swoje opinie wygłasza spokojnie, a jednocześnie potrafi uderzyć tam, gdzie powinna. A jednocześnie to nie jest jakiś taki atak, więc bardzo, bardzo przyjemnie czytało mi się tą lekturę. Jednocześnie wzbudziła też kilkakrotnie moją frustrację, bo wiadomo, to są dosyć takie trudne tematy, chyba dla każdej kobiety albo dla większości kobiet. Są tam takie eseje, które bardziej mi zapadły w pamięć i te, które zapadły mi mniej w pamięć. Na pewno zapamiętałam esej, który dotyczył kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdzie ona się jednocześnie powoływała i odżegnywała od cech typowo kobiecych. Również bardzo zapamiętałam esej, w którym Agnieszka Graf mówiła o tym, o takich błędach, grzechach feministek na przestrzeni lat, kiedy to one atakowały na przykład inne feministki za lubienie rzeczy typowo kobiecych. I Agnieszka Graf opisała to przez pryzmat swojej sympatii do takiego serialu Ally McBeal. Bardzo ciekawe to było, merytoryczne, napisane z jakimś takim humorem, błyskotliwe, więc na pewno będę wyglądać publikacji Agnieszki Graf. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Chyba się nagadałam w tym odcinku. Za chaos, który się tutaj wkradł, przepraszam oczywiście. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek. Proszę napiszcie mi, jakie były najlepsze, najgorsze książki, jakie przeczytaliśmy w marcu. Tymczasem raz jeszcze dziękuję i żegnam się z Wami. Cześć!